Środa, 4 września, Marta Padiuczenko, zaczynam magazyn miejski. A w dzisiejszym serwisie? Europejskie wibracje, hangar party, akcja graficiarska, Orkiestra Symfoniczna imienia Karola Namysłowskiego zorganizowała koncert Wibracje Europejskie z okazji zakończenia wakacji. Warsztaty muzyczne młodzieży z Zamościa i Belgii zakończone koncertem na Rynku Wielkim w Zamościu, a to wszystko w ramach projektu Wibracje Europejskie. Warsztaty prowadzone były przez samą młodzież pod czujnym okiem Anny Ciborowskiej i Cezariusza Gadziny. Jest to projekt, który nazywa się Wibracje Europejskie, projekt polsko-belgijski, w skład którego wchodzą dwie grupy. Grupa polska, która akurat pochodzi z Zamościa, i grupa belgijska, pięciu chłopców, którzy grają na saksofonie, gitarze, fortepianie, perkusji i gitarze basowej. Młodzi muzycy sami zmierzyli się z zadaniem przygotowania programu koncertu. Grali na różnorodnych instrumentach. Już jesienią powtórzą swój koncert w Brukseli, zaproszeni przez belgijską organizację Music Forum. Myślę, że kiedy już staniemy na scenie i poczujemy tą atmosferę koncertową, lekki stres się pojawi, aczkolwiek nie jest to tak jak na koncertach muzyki klasycznej. Jest to bardziej na luzie. Koncert taki bardzo przyjemny. Przyznaję, że na początku było to dość trudne. Nawet podstawowe założenia formy, które były dla nas oczywiste, dla dziewczyn były odkryciem. Ale próbowaliśmy tak skonstruować partie ich instrumentów, żeby to było coraz jaśniejsze. Aby dziewczyny rozumiały formę jazzową, na czym polega układ, temat, chorus. Zostały dopisane wspólne głosy i ta bariera znikła. I w tej chwili czujemy, że jest to jednolity produkt. Il y a vraiment une barrière et puis en fait on brise la barrière et il y a un peu un partage qui se fait, c'est chouette. Projekt Wibracje Europejskie jest realizowany w ramach Europejskiego Programu Młodzieży w Działaniu. Nad jego przebiegiem czuwa warszawska fundacja TAK, temat aktualny kultura, której prezesem jest saksofonista Cezariusz Gadzina, znany w Zamościu od lat za sprawą zamojskich międzynarodowych mistrzowskich kursów muzycznych, na których był wykładowcą w mistrzowskiej klasie saksofonu, oraz Orkiestra Symfoniczna imienia Karola Namysłowskiego i Towarzystwo Przyjaciół i Sympatyków Orkiestry w osobie Anny Gruszkiewicz. Z Zamościem jestem związany już od wielu lat z racji odbywających się tu wcześniej kursów mistrzowskich od 2000 roku, praktycznie do 2010 roku, które się odbywały, które miałem przyjemność być profesorem podczas tych kursów. I atmosfera, jaka panuje w tym mieście, jest zupełnie wyjątkowa i wrażliwość ludzi otaczających nas, muzyków, tutaj jest bardzo, bardzo podobna i szczególnie ciepłe przyjęcie, jakie zawsze mamy w orkiestrze, spowodowało to, że jest pole, aby można było realizować fajne projekty. Także z tego się bardzo cieszę, że to się tak właśnie potoczyło. Utwory sami skomponowali, sami uczyli się, prawda, sami poza tym dyskutowali na temat muzyki. To nie tylko właśnie była gra, ale również i dyskusja na temat muzyki polskiej, na temat grania w Belgii, na temat grania w Polsce. I myślę, że wiele ciekawych wniosków dało się im wysunąć. Koncert młodych artystów na Rynku Wielkim był jednym z głównych wydarzeń dwudniowego pożegnania wakacji 2013. Projekt Wibracje Europejskie w Zamościu był współfinansowany ze środków budżetu miasta, a także dofinansowany przez Unię Europejską. Z okazji Święta Lotnictwa Aeroklub Ziemi Zamojskiej zorganizował hangar party. 31 sierpnia Aeroklub Ziemi Zamojskiej zaprosił wszystkich członków klubu i sympatyków lotnictwa wraz z rodzinami na hangar party, połączone z pokazem modeli latających. Impreza odbyła się z okazji Święta Lotnictwa, a także zakończenia wakacji. Okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Święta Lotnictwa, połączone jednocześnie z końcem wakacji. I dzisiaj postanowiliśmy, że swoje możliwości zaprezentują nasi modelarze. Inwestujemy już w modelarnię od kilku lat i efekty możemy podziwiać dzisiaj. Na imprezie swoje modele zaprezentował Grzegorz Serafin, pierwszy wicemistrz Polski 2013 w modelarstwie lotniczym.
jestem wicemistrzem Polski, pierwszym wicemistrzem Polski w akrobacji na uwięzi, klasa F2B. Klasa F2B to jest model akrobacyjny, czyli różny program akrobacji trzeba wykonać, na przykład pętle, ósemka, lot na plecach. Pokazy przedstawiła sekcja modelarska Aeroklubu Ziemi Zamojskiej. Wśród modeli zobaczyliśmy m.in. szybowce klasy F1AM i F1H, samoloty z napędem silnikowym F2B, modele samolotów zdalnie sterowane RC oraz rakiety czasowe S6A. Po pokazach uczestnicy spotkania mogli skorzystać z elektrycznych pojazdów żyroskopowych nowej generacji Segwayów. Stowarzyszenie Art Avanti w ramach akcji Zmalować Mury upiększyło osiedlowy Dom Kultury Okrąglak. Happening artystyczny Graffiti Storico odbył się w piątek 30 sierpnia przy murach Okrąglaka, osiedlowego Domu Kultury w Zamościu. Udział w akcji wzięli artyści z grupy Stworki oraz uczestnicy projektu Zmalować Mury 2, realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Projekt jest dofinansowany przez Urząd Miasta Zamość. To jest takie kolejne już przedsięwzięcie naszego stowarzyszenia współpracy z Urzędem Miasta Zamość. Już po raz czwarty niemalże robimy akcję graffiti. W ramach właśnie tego projektu Zmalować Mury 2 organizowane są warsztaty artystyczne z graffiti, także zajęcia informacyjne na temat zdrowego stylu życia. Także to już po raz kolejny realizujemy. Graffiti Storico ma na celu także pokazać społeczeństwu to, że graffiti jest sztuką, że graffiti ozdabia naszą przestrzeń, a jednocześnie angażuje młodych artystów, bowiem uczestnikami są dzieci i młodzież w wieku 13-17 lat. W ramach projektu Art Avanti prowadzi także warsztaty artystyczne z graffiti oraz zajęcia informacyjno-edukacyjne z pedagogiem specjalistą do spraw uzależnień na temat zdrowego stylu życia. To już wszystkie informacje przygotowane dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.